Cześć! To ja, Świnka Pepa, a to mój domek wakacyjny. To mamusia Świnka. I tatuś Świnka. Babcia i dziadek Świnka. I mój braciszek George. Mamy wiele przyjaciół. Panią Byk, rodzina królewska z dziećmi, a także Candy, Zoe, Ellie i Susie, Richard i Rebecca, Lisek i Pedro. Jeżeli lubisz moje filmiki, zostaw łapkę w górę. Cześć! Cześć, dzieciaczki! Popatrzcie, co ja tutaj mam! Jaki kamper wakacyjny! Ha, ha, ha. Ale to nie jest taki zwykły kamper, jak myślicie. To jest kamper wakacyjny! Jest super niebieski! Chcecie zobaczyć, jaki jest w środku? Zaraz zabieramy się za rozpakowywanie. Ha, popatrzcie tylko! Na tym kamperze będziemy sobie jechać na wycieczkę. A tutaj druga świnka Pepa, mój braciszek George, mamusia i tatuś. Popatrzcie, jakie mają śmieszne stroje. Zaraz otwieramy. Uwaga, uwaga. Otwieramy. Musimy rozciąć, ale tu są jakieś druty chyba. Popatrzcie, jak to się... jak ja to otworzę. Może... O, proszę. Pierwsze zaczniemy od świnki. Popatrzcie, jaka fajna Pepa. Ma świetny strój kąpielowy. Zaraz ją tutaj położymy z boku, żeby ją tutaj było widać. Położymy ją koło naszej prawdziwej Pepy w czerwonej sukience. A to popatrzcie, jaki fajny braciszek George. A jakie ma stylowe spodenki. No proszę, proszę. George też stanie koło Pepy jednej i Pepy drugiej. Normalnie prawdziwy golas z niego. Widzicie to? Do tego mamy jeszcze super fajny stół, ale to jest chyba grill. Popatrzcie, jakie tu są fajne rzeczy. Ojeju, rybki, jajka sadzone na patelni i kukurydza. Ale ten tatuś to łakomczuk, bo to pewnie on tyle je. Uwaga, uwaga, zobaczmy, co mamy dalej. Jak my sobie z tym poradzimy? No jakoś musimy sobie poradzić. Na razie położymy Pepę tutaj z boku. I uwaga, uwaga, wyciągamy, wyciągamy. O, popatrzcie, jaki niebieski kamper! Taki stylowy! Widzieliście już taki kamper? Bo ja szczerze powiedziawszy, pierwszy raz go zobaczyłam w sklepie, bo tak to... Taki standardowy kamper to jest chyba żółty, tatusia Świnki, a to jest taki wakacyjny kamper. Popatrzcie, jaka mamusia Świnka w zupełnie nowej odsłonie. Świetnie wygląda. Również ma bardzo stylowy strój kąpielowy. No, no, no. Popatrzcie tylko, jaka wspaniała rodzina. A teraz uwaga, tatuś Świnka, największy członek rodziny. Popatrzcie, jaki fajny. Jakie ma super gadki, świetne. I nawet w stroju kąpielowym nosi okulary. Świetna rodzinka. Co my tutaj jeszcze mamy? O, mamy rozkładany stoliczek. O, popatrzcie, tak sobie go złożymy, żeby cała nasza rodzina świnek mogła dobrze się bawić. O, i tutaj jeszcze jest chyba polowy prysznic. Podejrzewamy, że dla tatusia Świnki. Popatrzcie, jaki on jest super. W ogóle to jest podobny do stołu. A, niemożliwe. I teraz najważniejsze, będziemy otwierać nasz kamper. Uwaga, uwaga, wielki kamper. Tadam, tadam. Ha, popatrzcie, jaki wspaniały kamper. Do tego jeździ. Ciekawe, czy możemy go otworzyć. Zobaczmy z tej strony. Oj, tutaj chyba są jakieś drzwiczki. A tu, co my tutaj mamy? Pewnie da się wysunąć jakiś wachlarz.
Ale jeszcze trzeba będzie go tutaj troszkę odkręcić. W każdym bądź razie tak wygląda kamper świnki Pepy. W kolejnych odcinkach świnka Pepa wybierze się na przejażdżkę cudownym kamperem. Popatrzcie, jaki ładny. Tudu, tudu, tudu. Idealnie pasuje do nowego domku wakacyjnego.